W kasynie do zgarnięcia jest sportowy samochód, który zwie się DB200. A w klubie samochodowym do zgarnięcia jest Valyrier i żeby go zdobyć musisz zająć przynajmniej 5. miejsce 3 dni z rzędu w wyścigach ulicznych, więc wyzwanie jest bardzo proste. Jeżeli podoba ci się ten pojazd, to jak najbardziej moim zdaniem warto, bo nie trzeba się zbytnio starać. Do testowania w klubie jest MTT MT, VSTR, a także Jester Classic. No chyba, że grasz na nowej generacji konsol, w której masz jeszcze jeden pojazd, który zwie się Brioso RA i jest oczywiście dostępny w wersji HSV. Na wystawie znajduje się Virtue, a także Champion. Simon także zaktualizował swoją ofertę i teraz możemy u niego znaleźć Tahoma Coupé, Virgo Classic, Faction, Moonbeam, a także Locust. Warto przy okazji powiedzieć sobie, że jak wejdziemy sobie w internety, na tym przejdziemy do Legendary Motorsport, to w tym tygodniu powróci do sklepu Tundra Panther. I jeżeli podoba ci się ten pojazd, no to teraz masz okazję, żeby go sobie kupić. Przechodzimy teraz do segmentu ze zniżkami i zaczniemy od furgonetki z bronią, która dzisiaj znajduje się w tym oto miejscu. Przypominam, jest to stan na 11 maja. Jutro zmieni swoje położenie. I jeszcze szybkie przypomnienie, czym jest furgonetka z bronią. Tutaj możemy znaleźć bronie, które nie są normalnie dostępne, a także nie mają one wymagań levelowych i przy okazji są w niższych cenach. Więc uzbrojenie. Kompaktowa wyrzutnia, spoko. Wyrzutnia namierzająca. Bojowy karabin maszynowy. Szturmowe SMG. Strzelba szturmowa. I karabin szturmowy. Takie rzeczy możemy znaleźć w tym tygodniu. Teraz czas na nieruchomości. To tyle. Pojazdy. Legendary Motorsport na sam początek. Tutaj możemy znaleźć dwa pojazdy taniej. Pierwszy z nich jest Torero XO, którego znajdziemy w kategorii wyróżnione. Jest on aktualnie taniej o 30%, jak w sobie każdy inny pojazd. W kategorii dwudrzwiowe możemy znaleźć samochód, który zwie się Locust, także jest taniej o 30%. Dwie kolejne, a zarazem ostatnie zniżki znajdziemy w biedę sklepie. Więc wchodzimy sobie tutaj, na sobie kategoria wyróżnione. I możemy znaleźć D-klasę Tahoma Coupé. I aktualnie jest taniej o 30%. I w tej samej kategorii znajduje się D-klasy Draugur, także zniżka 30%. I to tyle, jeżeli chodzi o zniżki. Przechodzimy teraz sobie do segmentu z premiami i standardowo zaczniemy od tych, które odpalamy sobie przez menu. Więc online, akcje, rozdaje akcje, słoże przez Rockstar, na sobie tryby adwersarza. I tutaj mamy tryb, który zwie się Linia Śmierci. I aktualnie on jest na premierze raz 2 hajs i raz 2 RP. Dalej, jak sobie wejdziemy do naszego laboratorium mobilnego, to tutaj nasz towar jest 50% więcej warty, jeżeli chodzi o hajs, a także 50% więcej RP, także dostaniemy za sprzedaż. I jest jeszcze jedna premia, także w laboratorium. Jak potrzebujemy zasobu, to możemy sobie je kupić i dalej jest normalnie, ale na zasoby, jeżeli kradniemy, jest premia. Dwa razy więcej zasobów możemy dostać za zrobieniem tej misji. A raczej dostajemy po prostu dwa razy więcej, nie możemy, tylko dostajemy. Dwa razy więcej zasobów. I tyle, dziękuję wam za obecność, a teraz się z wami żegnam, się wam przejść, elo!